To ja szybkie świadectwa, trzy uzdrowienia i takiego prowadzenia Ducha Świętego. Jak wiecie, ja jestem nauczycielką fortepianu i mogę powiedzieć, że w sumie wszyscy moi uczniowie mają pogłoszoną pełną Ewangelię, więc amen. Też zauważyłam, że teraz jak już oni wszyscy już zostali ci starzy mają już pogłoszoną pełną Ewangelię, to doszli teraz nowi dzięki temu, zobaczyłam takie błogosławieństwo. A historia jest taka, że mój uczeń właśnie powiedział: o, wie pani, że będę jutro w telewizji i będę trzymał laskę biskupa. I ja mu mówię, wiesz, że możesz, to był już ostatni, i mówię, wiesz, z Jezusem możesz spotkać się osobiście, to jest taka relacja serca do serca. A on mówi: tak, wiem, i to zrobiłem, proszę pani. Ja mówię: naprawdę? Ja mówię: to chodź, jeszcze raz to powtórzymy. I powtórzyliśmy to i gramy sobie na pianinie dalej i nagle słyszę od Ducha Świętego: sprawdź jego nogi. Tak myślę, okej. Okay. Ja wstałam, nic mu nie mówiąc, odsunęłam go i wziąłam do rąk jego nogi i patrzę i mówię: ej, ta jest krótka, to jest krótsza, tak? A on mówi: tak, proszę pani, to jest krótsza, od dziecka mam taką. Ja mówię: daj, ona zostaje uzdrowiona na imię Jezus. I zostały wydłużone te nogi, wyrównały się i ostatnio tydzień temu przyniósł mi czekoladki w dziękowaniu. To jest takie pierwsze świadectwo. Drugie to mój drugi uczeń, on już wcześniej przyjął pełną Ewangelię i właśnie mówi, że zapytałam się, co mu się stało na ręce, bo miał takie uczulenie, on mówi, że tak, że mu się pogarsza, bo ma atopowe zapalenie skóry. Ja mu powiedziałam, tak jak ci powiedziałam, że Jezus chce wszystko uzdrowić, bo każda choroba jest nielegalnie, więc wzięłam i pomodliłam się, nałożyłam moją rękę na jego rękę. I przyszłam właśnie teraz w tamtym tygodniu i właśnie jedna ręka była zupełnie bez tego atopowego zapalenia skóry, a druga właśnie była z tym atopowym zapaleniem skóry i powiedział, że właśnie dziękuję za tą modlitwę i poprosił o modlitwę o drugą rękę. To jest drugie świadectwo, więc też tak super właśnie. A trzecie to ja właśnie przedwczoraj wychodziłam do pracy i poślizgnęłam się. Ale że nie chciałam upaść, to przytrzymałam się klamki i ręka mi się rozerwała. No więc stwierdziłam, że dobra, w sumie mogę jechać ją zszyć, tą rękę. No i pojechałam tam na SOR, wpuścili mnie. W ogóle tak mało osób chcieli tam wpuszczać, mi wpuścili. Myślałam, co mam tyle czasu, wreszcie pierwszy raz, to sobie coś porobię dla siebie. I sobie pooglądałam jakieś tam filmiki na YouTubie. No i tak myślę, no już tyle czasu tutaj siedzę, w końcu myślę, no ile mam tam jeszcze siedzieć? Bo to już minęło 5 godzin, nie? I w końcu myślę, to się pomodlę. No i mówi mi Duch Święty, idź usiądź tam z tyłu koło takiego pana, który miał gdzieś 45 lat. Ja myślę, no dobra, nie muszę tego o niego mówić, zacznij z nim rozmawiać. No i zaczęłam z nim rozmawiać i na koniec on zaczął narzekać na swoją pracę. A ja mówię, wiesz, ja jestem zadowolona z mojej pracy, bo ustaliłam to w modlitwie i dlatego tak mam. Bo wiesz, że tak można. On, no coś tam. I mówię, a ty jesteś wierzący? On mówi, tak. A ja mówię, no to super, nie? On mówi, a ty z jakiego jesteś kościoła? A ja mówię, z normalnego. On mówi, wiesz, bo ja to jestem z zielonoświątkowego. A ja mówię, a dla mnie to nie ma problemu, słuchaj. Mówię, a słyszałeś taką historię z Nikodemem? On mówi, słyszałem, nie? Ja mówię, no to mówcie po prostu językami. A on mówi, no nie mam tych języków. Ja mówię, daj to, ja się pomodlę o twój chrzest w Duchu Świętym. Mówi, dobra. No i się modlimy i tam zaczęłam też trochę prorokować. Jak skończyłam, to był taki bardzo poruszony ten facet i tam w ogóle przyjmował żołnierz, wszystkich, którzy chodzili, to był żołnierz. W ogóle ten żołnierz widziałam tak, no trochę się na mnie patrzył od samego początku i on mówi, słuchaj, ale jak ty się modliłaś, to ten żołnierz tak się patrzył w ogóle. Cały czas coś się dzieje i inni ludzie w ogóle mówi później też tak, no takie świadectwo daliśmy właśnie, że modlitwa jest normalna. Ja mówię też, że wiesz, bo ludziom się wydaje, że to jest szaleństwem się modlić w miejscu publicznym, a tak naprawdę powinniśmy przyjąć, że to jest normalne, że normalne jest mówić o Jezusie, że normalne jest Jego właśnie doświadczać, że to nie jest tak, że niektórzy ludzie myślą, że my wierzący to sobie coś wymyśliliśmy, bo jesteśmy słabi i wierzymy w coś, czego nie ma, a Jezus jest właśnie realną mocą, która przemienia nasze życie i każdego wierzącego. No i skończyłam się tylko modlić i mnie wezwali do chirurga, a okazało się później chirurg powiedział, że moje papiery mu gdzieś przepadły i że bardzo przepraszam. No i po 7 godzinach wyszłam, ale tak naprawdę powiedzieli, że już nie będą mi strzywać tej ręki. Pomodliliśmy się o rękę, ręka działa i się zagoiła.